Witajcie w nowym filmie. Znajdujemy się dzisiaj w kuchni, gdyż będzie pieczenie. Mam wrażenie, że dawno nie było, także dzisiaj będzie. Szukałam ostatnio jakiegoś przepisu na deser z wykorzystaniem słodkiego ziemniaka. No i słuchajcie, znalazłam dość intrygujący przepis. Jest mega prosty, bez tylko chyba z 3 składników. Ale zaciekawiła mnie jedna rzecz w nim. Mianowicie będą to tartaletki ze słodkim ziemniakiem. I to, co jest interesujące w tym przepisie, to to, że ciasto na tą tartaletkę nie jest zwykłe ciasto, tylko jest wykorzystane ciasto na gyozę. Także nie wiem, jak się takie ciasto gyozowe zachowa w pieczeniu, podczas pieczenia. I to mnie właśnie zaintrygowało. No i stwierdziłam, że zrobimy je dzisiaj na filmiku. Przepis ten nie miał żadnych opinii, także nie wiem, czy użycie ciasta na gyozę w tartaletkach to wielkie odkrycie, czy też wielka klapa, ale no, przekonamy się za chwilę. Tak jak mówiłam, przepis jest mega prosty i potrzebujemy 3 składników. I to jest słodki ziemniak, lody, tutaj wzięłam sojowe, no i oczywiście ciasto na gyozę, tutaj mamy takie. Generalnie ono jest 2 dni po terminie, ale no trudno, chyba nic mu nie będzie. Ok, przepis mówi, żeby słodkiego ziemniaka oblać, pokroić i rozmiękczyć w mikrofali. Ja generalnie nie lubię rzeczy rozmiękczać w mikrofali i zrobię to po prostu we wrzątku, bo ugotuję, aż będzie miękki. W ogóle w japońskich przepisach często jak potrzebny jest właśnie ziemniak ugotowany, to oni każą go rozmiękczać w mikrofali, co jest dla mnie no dosyć... Chyba chcą po prostu iść na łatwiznę, ale dla mnie to jest no średni pomysł, ja wolę po prostu to ugotować w wodzie. Tak samo chyba nawet kurczaka, jakieś kawałki kurczaka, pamiętam jak jeszcze jadłam mięso i tam patrzyłam te przepisy z mięsem, to kurczaka zamiast go, nie wiem, podsmażyć czy ugotować właśnie w wodzie, to oni go w mikrofali pod... co się robi w mikrofali? Pod pieka? No aż się zrobi taki, wiecie, biały, no nie surowy, o. No, dla mnie to jest trochę takie średni pomysł w ogóle, szczególnie z mięsem. Dobra, ziemniaki nam się ugotowały i następnie musimy je wymieszać z lodem. Następnie wystarczy to ciasto na gyozę wyłożyć w formie na muffiny, dać tego ziemniaka i upiec. Jeśli chodzi o pieczenie, to w przepisie jest, żeby to piec w takim tosterze, opiekaczu, no nie wiem, ja tam zwykle chleb piekę, a nie coś ogólnie. No, więc ja stwierdziłam, że zrobię jakby pół na pół, zrobię część właśnie tak jak to jest w przepisie, a część upiekę w piekarniku normalnie. Nie wiem, czy formę trzeba wysmarować olejem, bo nie było tego w przepisie, ale doświadczenie mnie uczy, że lepiej zrobić niż nie zrobić. Otwieramy nasze gyozy. Nie wystarczy niby tak. O. No, chyba w ten sposób. No i nakładamy naszego ziemniaka z lodem. Dobra, ja robiłam z połowy porcji, bo jestem niepewna co do tego przepisu. I wyszły mi 3 takie tartaletki. W przepisie jest jeszcze, żeby z góry posmarować to jajkiem. No, ja tego nie zrobię, no chyba nic się nie stanie. Jeśli chodzi o ten tostopiekarz, to wygląda to w ten sposób. I do góry jak się zapali, będzie ogień. No nigdy tu nie piekłam nic, co potrzeba, także dam tu tylko jedną tą tartaletkę i zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Dobra, 2 pozostałe wsadziłam do piekarnika na 180 stopni. Generalnie nie wiem, ile minut mam to piec, no bo ziemniak w sumie już jest ugotowany. Także to tylko chyba ma się tak podpiec trochę z góry. No i nie wiem, zobaczę po 10 minutach, jak to wygląda. Ej, zobaczcie, jak to jest ładnie przypieczone z tego tostera. Wyjąłam po 10 minutach i wygląda, jakby było gotowe, a to z piekarnika przed chwilą sprawdzałam, to jeszcze wygląda, że potrzebuje czasu. Dobra, to z piekarnika też wyjęłam, bo tu widzę, że ta gyoza już się robi taka dosyć przypieczona, bo aż góra nie wygląda na przypieczoną w porównaniu do tego. No ja jestem w szoku, ten toster jednak dał radę z tym. Dobra, zanim wezmę się za konsumpcję tartaletek, muszę poczekać, że ja przestygnę, bo taki gorąc i to ja ich nie zjem. I w międzyczasie zrobię sobie kawusię i też nie taką zwykłą kawusię, gdyż kupiłam sobie kawę o smaku, a raczej aromacie pancake'ów. Taka w saszetkach, bo nie wiem, czy dobra. Więc taka saszetka na raz.
i zobaczymy, czy dobra. No, zapaszek to bym powiedziała, że nawet taki... Nawet ładny. Dobra, jeszcze raz Wam zaprezentuję gotowe tartaletki. Tu mamy tą z opiekacza, a ta jest z piekarnika. Szczerze mówiąc, myślałam, że ta z piekarnika wyjdzie lepsza, wizualnie przynajmniej, a tak się nie stało. No to więc jestem w wielkim szoku. I to ciasto na gyoza też wygląda, jakby się dosyć ładnie upiekło, no nie wygląda na surowe. Także spróbujmy, które lepsze. Ej, całkiem to dobre bym powiedziała. No, zaskoczenie. Następnie ta tostera opiekacza. Ej, muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny pomysł na deser. Robi się mega szybko i łatwo. Nie wiem, czy w Polsce są dostępne te ciasta na gyozę. Może w jakichś azjatyckich sklepach, ja nie wiem. Ale jak macie dostęp, to polecam. Naprawdę. Jestem w szoku. Kawa mi bardziej pachnie jakąś wanilią niż pancake'ami. No, nie wiem. Smak w sumie normalny, bym powiedziała. Tylko ten aromat taki. Ale bardziej wanilia niż pancake'i. No, taka ciekawostka, dobrze, jedną saszetkę tylko kupiłam. Dobra, w drugiej części filmiku pojedziemy sobie na mini wycieczkę. Mianowicie pojedziemy zobaczyć kwiaty likorysu. Wybrałam takie miejsce, które jakby ma najwięcej opinii na Google'ach. Mianowicie 2898 opinii. 4,2 gwiazdki. To jest dosyć dużo w porównaniu z innymi miejscami, które patrzyłam. To jest pancik. Chcesz iść? No, także sobie tam dzisiaj pojedziemy. To jest w prefekturze Saitama. Tak od nas to jakieś 2 godziny jazdy skuterem. Także idę się szykować i wyruszamy. Okej, dotarliśmy na miejsce. Zajęło nam to jakieś ponad 2 godziny dobre. Po drodze nas parę razy zapał taki drobny deszcz, ale w sumie jechało się całkiem spoko. I muszę powiedzieć, że to jest w ogóle tyle ludzi. Nie spodziewałam się aż tylu. Miejsce w ogóle wygląda magicznie, ale muszę powiedzieć, że przechadzanie się wśród tych kwiatów z tym tłumem ludzi to odbiera nieco przyjemność. Zrobiła się pora obiadowa, także jedziemy teraz coś zjeść i znalazłam niedaleko taką restaurację, która się specjalizuje w kuchni z tofu. Ona nie jest generalnie wegańska, ale myślę, że coś tam się uda nam zjeść. Dobra, myśmy już pojedli i będziemy się zbierać do domu, bo słońce zaczyna zachodzić, także myślę, że jak dojedziemy do domu, będzie już dosyć ciemno. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia kiedyś tam.